Przed nami za chwilę czwarty wyścig. Niebieski kask to junior Leszczyńskiej Unii, 19-latek Adam Skórnicki. Startuje na motocyklu z silnikiem Jawy. Pięknie junior Leszczyńskiej Unii Adam Skórnicki wytrzekał do końca. On prowadzi na drugim miejscu nieoczekiwanie Said Gariejew, ale Adam musi uważać, bo Said Gariejew to doświadczony, niezwykle groźny i dysponujący doskonale przygotowanym sprzętem zawodnik. Skórnicki przed Said Gariejewem. W Leszczyńskiej Unii wystąpią w czerwonym kasku Adam Skórnicki i czekamy jeszcze na zawodnika w niebieskim kasku, to oczywiście Damian Baliński. Zgodnie z oczekiwaniami Leszczynianie na dwóch pierwszych miejscach już w pierwszym wirażu. Skórnicki przed Damianem Balińskim, a daleko z tyłu duet zielonogórski Mariusz Szańczuk i Grzegorz Kłopot. Skórnicki ma 19 lat, rok młodszy Damian Baliński. Obaj bardzo dobrze spisują się w tegorocznych rozgrywkach. Liczna grupa sympatyków biało-niebieskich, sympatyków Leszczyńskiej Unii przyjechała do Gniezna i przed nami pierwszy wyścig dzisiejszego spotkania. Roman Jankowski w żółtym kasku podjeżdża właśnie do taśmy maszyny startowej. Jego partnerem w parze będzie jadący z trzeciego toru Adam Skórnicki. Widzą Państwo, Roman Jankowski na motocyklu marki GM, z pierwszego toru kapitan Unii. Jeszcze raz przypomnę obsadę: Roman Jankowski, Tomasz Schweifer, Adam Skórnicki, najbliżej ogrodzenia Zdzisław Rutecki. Pierwszy wyścig przed nami. Dobrze ze startu Leszczynianie. Jankowski, a po zewnętrznej Adam Skórnicki, na trzecim miejscu Tomasz Schweifer i czwarty z tego pierwszego wirażu wyszedł Zdzisław Rutecki. Zdecydowane prowadzenie kapitana biało-niebieskich Romana Jankowskiego. Jankes ogląda się na swojego młodszego kolegę klubowego, ale Adam Skórnicki bardzo dobrze w tym wyścigu się spisuje. 5-1 goście prowadzą w inauguracyjnym wyścigu. Na trzecim miejscu Tomasz Schweifer i czwarty Zdzisław Rutecki. Próbuje tam odrobić stratę kilku metrów Tomasz Schweifer dojadącego na drugiej pozycji Adama Skórnickiego. Zawodnicy rozpoczynają trzecie okrążenie. Pewnie prowadzi Roman Jankowski. Nadal 5-1 w pierwszym wyścigu dla Unii Leszno. Ostatni wiraż, 3 punkty dla Romana Jankowskiego, 2 punkty dla Adama Skórnickiego, trzeci na metę przyjeżdża Tomasz Schweifer i czwarty jest Zdzisław Rutecki. Udana inauguracja meczu w Gnieźnie w wykonaniu żużlowców Leszczyńskiej Unii. Roman Jankowski i Adam Skórnicki, 5-1, komplet punktów zdobywają w tym pierwszym wyścigu. Co było złego, no nie za bardzo, musi się za nami ciągnąć i niektóre rzeczy zostały odcięte, a no, na gratulacje to myślę, to jeszcze czas, bo to no, sytuacja przede wszystkim w tabeli nie jest łatwa i zdajemy sobie sprawę, że trzeba się piąć w górę, bo Toruń strasznie rozpędzony, Gorzów również doskonale sobie radzi. Do tego inne zespoły, które powinny odbierać punkty przeciwnikom, raczej przyjeżdżają w okrojonych składach, więc ta sytuacja się troszeczkę komplikuje. Jeżeli wysłuchałem tu już paru ludzi, którzy doskonale znają się na Speedwayu, to tych propozycji jest dziesiątki, więc myślę, że może mi zabraknąć lat, żeby je wszystkie zrealizować. No myślę, że zacząć trzeba przede wszystkim od toru i od zawodników. Myślę, że oni już doskonale sobie zdają sprawę z tego, co zaszło do tej pory. Niektórym właśnie takie niektóre sytuacje przeszkadzały, innym przeszkadzał trochę sprzęt. No, każdy miał coś innego i te problemy niektóre można załatwić od ręki, niektóre trzeba poczekać, trzeba nad tymi problemami popracować, no ale no jest mało czasu, ale myślę, że jest to speedway i czasami też efekt nowej miotły
sam w sobie może dużo wnieść i no nie ukrywam, że jest to w tym też moja duża nadzieja. I mają mieć pewność tą, że są przygotowani sprzętowo, wykonali swoją pracę i wykonują ją ileś już lat z rzędu zimą, także to nie jest tak, że te wyniki, których nie ma, to jest tylko i wyłącznie wina zawodników. To są wykwalifikowani sportowcy, doskonali zawodnicy i trzeba tylko to wszystko, co najlepsze, wyciągnąć z nich podczas jednego meczu. No bo do tej pory wielu zawodników, niemal wszyscy zawodnicy notowali doskonałe występy, tylko właśnie brakowało tego, żeby to nastąpiło podczas jednego spotkania, więc no trzeba takie stworzyć im warunki, żeby mieli komfort do tego, żeby pokazać nam, że w niedzielę pięciu z nich potrafi pojechać na bardzo wysokim poziomie, a reszta dołożyć swoją po prostu cegiełkę. Zawodnicy, którzy będą brali udział w meczu niedzielnym, mogą stwierdzić, że jest to tor taki, na którym jeździli i nie muszą myśleć dwie godziny przed pierwszym wyścigiem, co zmienić w swoich motocyklach, bo tor jest trochę inny, czy cokolwiek, mieć jakieś wątpliwości. Żużel jest ciężkim gatunkowo sportem i bardzo wiele zależy od głowy. Jeżeli ja wstaję rano w dniu meczu i coś mi nie pasuje, to będzie mnie to gryzło i przełoży się to naturalnie na wynik. Jeżeli zawodnik przyjedzie do parkingu i pracował bardzo ciężko cały tydzień i nagle, no nie wiem, czy ten tor jest inny, czy nie jest inny, ale w jego odczuciu jest on inny, no to też moja praca polega na tym, żeby go przekonać, że ten tor nie ma mu zaprzątać już głowy w niedzielę, on ma z tym torem już się pogodzić w piątek. Ja nie miałem czasu, żeby się wahać, ja musiałem podjąć decyzję od razu i tak podjąłem, no. Nie wchodzę tutaj i nie muszę przewrócić od razu wszystkiego. Ten klub jest w miarę poukładany. To nie jest tak, że tu jest poligon. Tu ten klub istnieje od 1938 roku. Spółka akcyjna no, może trochę krócej, ale to już jest też 10 lat, więc to nie jest tak, że ja tu wchodzę i muszę pracować przez 26 godzin dziennie. No. Tak nie jest. Na pewno warunki pracy są tutaj komfortowe i trzeba tylko skoncentrować się na tych rzeczach, na których ja mogę wpłynąć. Ile pan sobie daje czasu? No bo to jest uzależnione od pana powrotu do zdrowia? No na pewno tak, aczkolwiek no jeszcze się nie zastanawiałem, żeby to wszystko połączyć, co będzie za parę tygodni i kiedy wrócę do zdrowia, bo sam nawet nie znam takiego terminu, więc na razie chcę się skoncentrować na najbliższej przyszłości, czyli na tym niedzielnym spotkaniu, bo wiadomo, kiedy nie zapunktujemy w niedzielę, następny wyjazd w Tarnowie, no więc wtedy będę mógł się zastanawiać, co dalej, kiedy wrócę do zdrowia. Przede wszystkim celem numer jeden to są dwa punkty w niedzielę i na tym należy się skoncentrować teraz. Ustawienie u zawodników nie zmieni się. Pary pozostaną tak, jak były, jedynie troszkę zmienią się. No te pary, pozamieniają się pary, ale nie w sensie zawodnicy się wymienią, tylko zamiana par, kto jechał w trzecim biegu, pojedzie w pierwszym i na odwrót. No i jedyną zmianą, jaka może być, ale to dopiero po piątkowym treningu, to jest decyzja, czy pojedzie Damian Baliński, czy Mikkel Nicholsen, a reszta wszystko zostaje tak, jak było. Bez Pawła jakby no, to dopiero miałbym tutaj, porwałbym się z motyką na słońce, bo miałbym nawet no, problemy zorganizować trening. No. Wiadomo, że to co powiedziałem na początku, że ten klub istniał i jest poukładany w miarę, więc też oczywiście pomoc Pawła jest tutaj no, bardzo ważna. Ja jestem odpowiedzialny teraz za wynik. Wiadomo, że no, mogę zrobić tylko to, co mogę. Jeżeli ten mecz przegramy, wtedy trzeba stanąć no, i zmierzyć się z rzeczywistością. No, takie są realia sportu i
no, nie, na pewno nie wezmę plecaka i nie będę uciekał po cichu do domu. No. Będzie trzeba się wtedy zastanowić, co dalej, ale tak jak mówiłem, najpierw jest niedziela i przede wszystkim myślimy pozytywnie o dwóch punktach. Te rzeczy, które się działy do tej pory, musimy o tym zapomnieć. Że tylko pozytywne myślenie i koncentracja, żeby zawodnik mógł wyjechać na tor i w momencie, kiedy ta taśma pójdzie do góry, on mógł pokazać nam to, co naprawdę potrafi. Sebastian Łamek, Krzysztof Jabłoński, Grzegorz Walasek i Adam Skórnicki. Były żużlowiec Unii Leszno, obecnie jeżdżący w barwach PSŻ-u Mielion-Team Poznań przed życiową szansą. Gdyby sięgnął po złoto, będzie to jego największy sukces w 15-letniej karierze. Ułamek, Jabłoński, Walasek czy Adam Skórnicki? Świetnie ze startu Grzegorz Walasek. Adam Skórnicki wcisnął się pomiędzy Walaska i Krzysztofa Jabłońskiego i w fantastycznym stylu wyjechał na pierwszą pozycję. Prowadzi Skóra, drugi jedzie Grzegorz Walasek, ale mocno atakuje zawodnika PSŻ-u Poznań. Skórnicki kontra Grzegorz Walasek. Jedzie po swój tytuł Adam Skórnicki, pierwszy w karierze, jeszcze nigdy nie stał na podium indywidualnych mistrzostw Polski, a przypomnę, w tym roku startuje po raz trzeci w finale krajowym. Zajmował 15 miejsce, rok temu 12, no i teraz wspaniały skok, bo jest szansa na pierwszą pozycję. Już bardzo niewiele dzieli go od złota, cały czas na prowadzeniu, posiada przewagę. Już teraz chyba jest pewny tego, że zwycięży. Ostatnia prosta, Adam Skórnicki, indywidualnym mistrzem Polski 2008. Wielka niespodzianka w Lesznie, ale w pełni zasłużone zwycięstwo byłego żużlowca Leszczyńskiej Unii, wychowanka leszczyńskiego klubu, kapitana PSŻ-u Poznań. Drugie miejsce w tym wyścigu zajmuje Grzegorz Walasek. No i teraz wielka radość już tutaj na torze. Adam Skórnicki i Grzegorz Walasek. Grzegorz Walasek prawdopodobnie tutaj także zapewni sobie miejsce na podium. Za chwilę jednak wyścig 20, kończący rywalizacja. Teraz jeszcze gratulacje od trenera PSŻ-u Poznań, Zbigniewa Jondera, także przez lata związanego z leszczyńskim Speedwayem. No i tutaj czekają koledzy z toru, którzy zapewne za chwilę już będą gratulować Skórze wielkiego sukcesu, największego w jego dotychczasowej karierze. Proszę Państwa, jak został przyjęty Adam Skórnicki, to jego zwycięstwo. Damian Baliński, taki taniec radości w wykonaniu Sławomira Drabika i Adama Skórnickiego, a wcześniej Tomka Jędrzejaka. Jest Rafał Dobrucki, który także pospieszył z gratulacjami. Miejsce pierwsze, indywidualny mistrz Polski, Antagonik 2008. Pójdą my, który kończą przodą!